W sobotę 14 lipca w Wiewie miał miejsce największy event w gminie Wiewo, czyli Wiewiada. Organizatorzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania, zapewniając moc atrakcji, a zebrani mieszkańcy gminy i goście bawili się wspaniale do późnej nocy. Gwiazdą tego wieczoru był zespół disco polo Powerplay. Mieszkańcy Krzycka Małego mogą już się cieszyć, ponieważ właśnie ruszyła przebudowa drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość. To był długo wyczekiwany remont, który sfinansuje powiat leszczyński, gmina Święciechowa i firma Werner Kengel. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie natrafili na trop mieszkańca gminy Rydzyna, który na własnej działce rolnej uprawiał 8 krzewów marihuany. Jak wyjaśniał funkcjonariuszom, konopię indyjską uprawiał tylko na własny użytek. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Doroczne zawody koła PZW Osieczna o największą rybę 2018 roku wygrała pani Grażyna Wilczyńska. Wędkarze na miejscu zawodów stawili się pełni energii, często z licznymi grupami kibiców. Jednak okazało się, że patent na zwycięstwo został opracowany już rok temu. Blisko 40-osobowa grupa szczypiornistów zrzeszonych w sekcji piłki ręcznej działającej przy stowarzyszeniu MTS Aktywne Włoszakowice przybywała wraz z trenerami i wychowawcami na obozie sportowym w Rewalu. Treningi, zabawy, gry, mundial, morze. Młodzież nie narzekała na nudę.